sztuczna inteligencja wspomaga generowanie ustawień. Tak to trwa około 2 minut na tym dziadowskim komputerze. Tu wstawi pattern, jak jej się uda, za pomocą słowa kluczowego minimal w ogóle coś znaleźć. Swoich modelu. To mam na dysku, to się z internetem nie łączy. Tylko do pobrania wstępnie. No i tak to dobudowałem dzisiaj. Do tego sekwencera jeszcze generuje. Tu można podejrzeć sobie obciążenie komputera. Teraz będzie spadać. Skończyło chyba. Tak, skończyło. I tak je stawiło. Tak jak na minimal wstawiło. Jak tu ponownie wpiszę minimal, będzie w bazie już odczytane aplikacji. Tak, sztuczna inteligencja wymyśliła minimal. Jest tempo 60, połowę z tego tempa 50%. Można dać 20, to obliczy to na 1/5 z 60, na 12. Podnieść do... Teraz jest 140, 20, czyli 20... 8. No i losowanie jest też według moich zasad grania na perkusji. Tu mam 100, będzie nominalna wartość 100%. Ze 140 zdaje tak. No lepiej do tego wychodzi około 60-70. Możemy rysować nieskończoność. Każdy będzie niepowtarzalny. Ale według zasad. Zasady są takie, że są główne któreś z instrumentów przewodzi, a inne mu akompaniują. Efekty też są na dole, można je resetować. Teraz jest na zero wszystko w efektach, prawda? Bo też mówię to głośność jeszcze. No jest na zero. Jeszcze są gotowe ustawienia dla kilku stylów techno. Minimal techno, a one są sztywne. Tu można podbić trochę wartość. Art techno. Bas i techno to było, to jest
hard techno. I basic techno. Kilka tam już wstawiłem do sztuc inteligencji nas. To mnie wyszukało. Jakiś jazz. To od razu skoczył. Trzeba zmniejszyć ilość pól, połowa i teraz. Do jazzu mniejsze tempo, które trzeba ustawić. Mamy 60 najmniejsze, to można dać jeszcze 50 i będzie 50%, czyli 30. Lub 50, na przykład 100 i 50 ulotem. Bo jestem przy ścianie. No. Co tu już jest? Randomizacja instrumentów. Po troszku sobie ile z mocy tutaj przestawiam. Ja też według zasad. Nieco byle gdzie. Trochę dokładam według mocy. Zamienia. Co tu jeszcze jest? Tyle, więc nic nie ma. Efekty są. I resety efektów. Bardzo mało wyrysowało. Skromne. Pięćdziesiąt, 150.